Rola wodoru w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego to przede wszystkim magazynowanie energii w wodorze. To jest alternatywa dla magazynów energii elektrycznych. To jest rozwiązanie również do stabilizacji bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych w zakresie magazynowania energii. I tutaj mam na myśli, mając perspektywę wytwarzania energii elektrycznej, jeśli chodzi o konwencjonalne źródła energii, jak i również te niestabilne, związane z odnawialnymi źródłami energii, to tutaj magazyny stanowią na pewno takie wsparcie i tutaj rola wodoru do magazynowania, tak? Czyli nie tylko zużywania energii w czasie rzeczywistym, ale do tego, żeby przechowywać energię, to jest właśnie remedium, gdzie wodór upatruje się, że pozwoli z punktu widzenia potrzeb, jeśli chodzi o dostępną moc oraz ilość magazynowanej energii w naszym kraju, pozwoli rozwiązać te problemy. Wodór jest łatwy w magazynowaniu, jeśli ma się odpowiednie technologie. Co znaczy łatwy w magazynowaniu? To przede wszystkim odpowiednie narzędzia, technologie, systemy pomiarowe do jego magazynowania. Można wodór magazynować w niskich ciśnieniach, można wodór magazynować, jeśli chodzi o elektromobilność, wysokie ciśnienia, to jest 700 barów i tam odpowiednie technologie przygotowuje się do tego, żeby go magazynować. Pytanie, czy jest łatwo? Na pewno porównując do magazynów energii elektrycznej, można powiedzieć, że to jest porównywane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo eksploatacji, o sposób. Zasady są podobne. Bezpieczeństwo, technologie, które są przygotowane do pracy w odpowiednich warunkach.